Halusie, witajcie u Willow, w naszej serii Dasz Radę Willow. I tak, jesteśmy w piątek. A w piątek po ostatnim live, w którym to budowaliśmy warzywniak, i po ostatnim live, w którym była też rozgrywka, i było tej rozgrywki bardzo dużo, więc pozmieniało się. Jeśli ktoś nie widział, to może fragmentami sobie przeplikać tego live'a, bo naprawdę, żeby to skrócić, o, to faktycznie nie byłoby na to czasu. Ale mamy piątek rano i Willow napisała swoje cztery książki. Musi napisać jeszcze jedną, a żeby móc zacząć wydawać książki yy, wydawnictwem, żeby móc zarabiać więcej, to się zacięło. Ok. Okay. żeby móc zarabiać więcej musi wydać pięć książek własnym sumtem wydała chyba cztery jedną ma prawie już napisaną ale miała kryzys i nie napisaliśmy na live jeszcze jej do końca udało nam się wymienić ściany udało nam się posprzątać udało nam się też również udało nam się też również udało nam się również pozbyć cechy brudny tak nasze, nasz dom nie jest już brudny ma naturalne światło udało nam się pozbyć sprzętnych pełzaków Czyli naprawdę idziemy do przodu, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Dzisiaj chciałabym się właśnie skupić na tym, ażeby zdobyć jak najwięcej punktów e, szczęścia, tak, satysfakcji, tak, żebyśmy mogli napi napisać, czytam jedno, mówię drugie, tak, żebyśmy mogli mm, zarabiać już całkiem normalnie i żebyśmy mogli przede wszystkim kupić jej niektóre cechy, które musi mieć, żeby mogła pracować nad sobą i nad domem. Potrzebujemy w ogóle 7 tysięcy, żeby pozbyć się pełzaków z domu, ale do tego jeszcze długa, długa droga. Poza tym poznała pierwszego potencjalnego kandydata na, na chłopaka i jest to Rory, który ma cechę uwielbia natury, więc możemy zacząć się z nim spotykać na poważnie, ale żeby móc zmienić też cechę na towarzyską, to między innymi potrzebujemy dwóch przyjaciół bądź dwie przyjaciółki, z czego jedna z tych osób musi być naszym najlepszym przyjacielem. Przyjacielem, najlepszym przyjaciółką. Na razie mamy tylko jednego takiego sima, czyli jest to Rory i jest to nasz chyba dobry przyjaciel. Dobry przyjaciel. Nie, po prostu przyjaciel i ma klucz nawet do naszej chaty. Ostatnio był u nas, zjadł i się schaftował nam pod stół. Nie było to zbyt przyjemne, no ale tak się zdarzyło. Już to się nie zdarzy ze względu na to, że mamy... nie mamy już tej cechy brudna, ale słuchajcie, chciałam właśnie zrobić tutaj śniadanie. Pójdźmy do warzywniaka, który budowaliśmy na lajbie i który dokończyłam sama. Ja jestem zakochana. Popatrzcie, jaki mamy warzywniak! Jezu, on jest taki uroczy, tak mi się podoba. Ja wiem, że to jest trochę samo takie, yy, samemu przybijanie sobie piątki, samemu lizanie sobie tyłka, ale podoba mi się ten warzywniak. Budowaliśmy go razem praktycznie w całości, ja tylko dodałam wszystkie takie pierdółki na zewnątrz i dokończyłam wewnątrz, tak wygląda. Mają tutaj też ogród, w którym hodują warzywa. Właściciele, żeby móc potem je sprzedawać i po prostu tak wygląda ten warzywniak. Warzywniak jeszcze nie ma nazwy, ale prawdopodobnie, prawdopodobnie będzie kalarepka. Zobaczcie, i tak wygląda w środku. No, czy nie jest uroczy? Czyż nie jest słodki? Zobaczcie, mamy słoiki, możemy kupić też nasiona. No, oczywiście nie możemy tego kupić, no ale możemy sobie wyobrazić, że kupujemy nasiona, prawda? Jakieś drogie rzeczy. Jest jesiennie. No, mi się bardzo tutaj podoba w tym warzywniaku. No, no przyjemnie jest tutaj kupować owoce i warzywa. Ale możemy kupić je, właśnie, a propos, kupmy sobie, yy, kupimy kilka właśnie owoców i warzyw, tak żeby mieć... Ale to jest drogo! Co tu jest tak drogo? Sztemyt! Nie stać nas chyba na te warzywne, jak takie bardzo. Mm, te ceny są takie trochę wysokie. kurne je... jednak... Inflacja dopadła też z simy, tylko szkoda, że nasza... Wypłata nie jest wyrównana do inflacji. Może kupimy sobie ze dwie marchewki, tak, żeby móc jeszcze może ewentualnie zasiać, może dynie jakąś, żeby coś móc zrobić. No nie wiem. Dobra, kupimy tutaj. I uwaga, na zapleczu można zamówić też ryby. Ryby są tak naprawdę, można powiedzieć, od właśnie miejscowego rybaka, który tutaj przychodzi i można u niego zamówić jakieś ryby, ale codziennie jest coś innego, no bo nie wiadomo co złowi, ale jeśli ktoś chce świeżą rybę, to może spod lady sobie wyciągnąć. No i Willow właśnie takie ryby sobie zamówiła i teraz odbiera jakieś te rybki. No i tyle wystarczy, dwie rybki i już. I uwaga, moi drodzy, coś co będziemy robić w niedzielę, ale y Prawdopodobnie nie w tym odcinku, jednak w następnym. To kochani, będziemy szli do kościoła. <laughs> zbudowałam jeszcze kościół. Na ostatnim live'ie miał być do wybudowania albo kościół, albo warzywniak. Głosami widzów wybraliście, czy, czy widzowie wybrali warzywniak, więc kościół zbudowałam sama. I mamy tutaj właśnie taki budynek starego kościoła z wieżą. I tutaj będą odbywały się msze. Ciekawe, czy ona ma to w kalendarzu właśnie, bo ona została zaproszona na niedzielę. Ej, nie ma tego, ale suchar. To może ja sama w takim razie zaplanuję wydarzenie msze, bo tutaj było na niedzielę dodane na pewno i byli prawie wszyscy mieszkańcy Henford, więc no, cała tutaj śmietanka, nawet nie tyle śmietanka, co cała społeczność zbiera się w tym kościele. I będę musiała to w takim razie jeszcze raz ustawić. Mamy księdza, mamy ty organistę, wszystko mamy. Idziemy do domu z tych zakupów, bo musimy coś zjeść, zrobić sobie jakieś śniadanie czy coś takiego. No i pójdziemy jeszcze robić, oczywiście, dalej książkę, bo tego nam brakuje, żeby móc normalnie zarabiać. Ale w ogóle dzisiaj jest paskudny dzień, strasznie ponury. Pan jest dorosły, ja wolę mieć kontakt z młodymi dorosłymi. Zakupy chowamy do lodówki. Koniecznie. Jezek się cieszy, że te lodówki są w końcu naprawione. To jest tak fajne. Marchew. Marchew na jesień rośnie. Przydałaby nam się taka marchew. Zasień, może te marchewki. Tutaj zrobimy sobie takie zejście, takie będzie miała przydomowy ogródeczek, bo jak widać, no jest na tyle drogo. Ale my tego nie możemy chyba zasieć, że nas nie stać za bardzo na codzienne zakupy. Aczkolwiek będziemy chodzić do tego warzywniaka, no bo wiadomo, coś jeść trzeba, gdzieś trzeba kupować. Lubię ogrodnictwo super. A no na razie swoich plonów żadnych nie mamy. O i tu mamy wszystko, czy ogród, o podlej. Tu nam już niedługo zacznie coś rosnąć, malinka nam będzie rosła, świetnie. I czekogoda, no będziemy mieć co robić. Chodź jeszcze nurkuj może po okazję. Może coś znajdziesz drogiego, fajnego, co będzie można sprzedać. I niedługo trzeba będzie też te drzewa tak, jakby wyciąć. No, bo one są już stare i w ogóle akurat będzie takie spróchniałe. Do wywalenia tutaj nie ma co trzymać, nie? No, a później to co? Sypialnie trzeba będzie trochę ogarnąć. Kuchnia na razie jest jaka jest, nie jest źle. Tylko recykling. Mhm, nic nie znalazło ciekawego. Jeszcze raz po okazji, może jeszcze coś tam się znajdzie. Zobaczymy. No, i elewację trzeba będzie zmienić. I najważniejsze to jest zmiana dachu, bo jest dziurawy i boję się, że nas zaleje deszcz. Oczywiście w przenośni, wiadomo. No, tylko są jakieś odłamki, nic więcej. Ja bym wolała, żeby na coś znalazły jakieś meble albo coś. Ale chyba tego nam się nie uda. No to dobra, idziemy gotować i idziemy do biblioteki. O, dostaliśmy pieniądze, nieudany balet w poszukiwaniu siebie, fikcji na elektronicznym papierze. A gdzie jest ta czwarta książka? Przecież my napisaliśmy cztery? To jest nasza? Nie. Czyli my trzy na razie wydaliśmy, ach, czyli musimy mieć jeszcze dwie w takim razie, jedna jest prawie ukończona i jedna jeszcze czeka na napisanie. Ale już jesteśmy więcej niż w połowie, więc to i tak jest okej. Okay. Tak, zjedz sobie proszę rybę, przynajmniej zdrowo. Nie ona też będzie musiała zacząć ćwiczyć trochę, bo jak wiemy w tych wszystkich zasadach jest właśnie to, że. Czy zasada to nie jest, to jest wskazówka. To nie jest takie wyzwanie. To jest y, seria, które jakieś ograniczenia nadają nam tempo, żebyśmy mieli ochotę pracować z postacią i żebyśmy jakoś się rozwijali, spełniali zachcianki i tak dalej, ale nie musimy tego robić. Dlaczego? Bo to jest tylko nasza decyzja i od nas to zależy. Ale fajnie oczywiście, gdyby Willow się rozwijała i na tym mi zależy, dlatego będę re realizowała te wszystkie y, zasady, czy takie mini wyzwania, czy ograniczenia, które sama na siebie nałożyłam, y, żeby no, było trochę może ciekawiej. Mamy zjedzone, proszę posprzątaj, bo ty już tutaj też musisz się nauczyć szybko sprzątać. Nie, ona ma tą cechę szybko sprząta, szybka sprzątaczka, dzięki czemu mogła y, te brudne mieszkanie usunąć, ten... To wyzwanie parceli, ale ona musi mieć jeszcze inne. Ona musi mieć chyba jeszcze uważną, zaciętą gimnastyczkę, i tak dalej. Tego jest dużo. Na razie nic nie kupuję, na razie zbieram punkty, a potem będę próbowała rozkminić, co się najbardziej tutaj opłaca wziąć na samym początku, albo na co warto zbierać punkty. Bo na razie mamy tylko niecałe 600, więc jeszcze trochę nam brakuje. Zmyj naczynia i idziemy do biblioteki. Już nie masz kryzysu, więc jest w porządku. Chodźmy zatem, jedziemy do Wierzbowej zatoczki, czyli jak przypominam, jednego miasteczka poza Hanford, do którego możemy się wybrać. Jeśli będziemy chcieli jechać gdzie indziej, no to będziemy musieli się zatrzymać na przykład w jakimś um, u kogoś, albo na przykład um, w jakimś hoteliku, coś takiego. Czyli to jest już dłuższa podróż i na jeden dzień raczej tam się nie jedzie, bo jest za daleko. No i nasze stałe miejsce, czyli biblioteka, w której jesteśmy praktycznie codziennie, ale ona jako mul książkowy jest bardzo z tego powodu zadowolona i możemy wrócić do pisania Nieudane Balety 2. Przy okazji, może też poznać sobie jakichś simów. Ale o, tutaj jest bibliotekarka, młoda dorosła, idealnie. Myślę, że taka dziewczyna byłaby super przyjaciółką Willow, bo mają te same zainteresowania, czyli książki. Będzie można też ogarnąć trochę, jeśli chodzi o jej wygląd, bo ma róż, zielone brwi. Co trochę mi nie pasuje. A ona poszła tutaj, no dobrze. Kto przyszedł? Czy to jest nasz ten? A nie, to jest ten Jasper. Mhm. On jest od nas z miasta, albo z Hanford, albo z Wierzbowej. Wiem, bo ich zapraszałam chyba na. na mszę? Nie pamiętam już. O, zagaduje do nas jakaś dziewczyna. W ogóle mówiła coś o koszu na śmieci. No nie wiem. Nie wiem, moja droga, czy to jest dobry temat. I sprzątanie, możecie jej pomóc ze sprzątaniem. Dzięki za sugestie. Pani! Halo. No pogoda mega paskudna, ale leje. O matko, no ale w końcu jest jesień, więc nic dziwnego, że leje. U nas jest jesień, a pada śnieg. Jesień, już nie pada śnieg, ale jeszcze leży. Ugh, grzmi. Młody, wracaj! Co ty, co ty, gdzie leciesz? Poczekaj. O, zaraz zdobędziemy w ogóle jeszcze punkt umiejętności. To też jest zapisane w jej pragnieniach. Chciałaby zdobyć i to jest aż za 100 tych punktów. Dobrze. O, super, siódmy już! Wow! Mega dobre. To jest dobre. Wydała tę książkę. Napisała ją. Ma. Jest. Nieudane balet 2. Możemy zacząć y, jeszcze jedną, ale tylko zaczniemy. Napisz książkę z gatunku. Książka motywująca, może zacznie fantazy, coś takiego bardziej już ambitnego. No już nie ma weny, więc nie ma co jej zmuszać. Napisała dobrze, bo jedną książkę, drugą zaczęła. jestem bardzo zadowolona z niej, bo robi wszystko to, o co ją proszę i jakoś się wielce nie buntuje. Więc na razie gra mi się bardzo przyjemnie właśnie dlatego, że, że robi to, o co ją po prostu proszę właśnie. No chodź tutaj pogadaj z tą bibliotekarką, przywitaj się. Lanuola? Nuola? Czy nie mieliśmy jakiejś serii Lanuoli? Nuoli? Jest spięta. Może zapytaj o ulubionego autora. Jest bibliotekarką, więc myślę, że powinna lubić. A, i jeszcze musimy zabawne oczywiście komediowe jeszcze. Powiedz jakąś śmieszną historię, trochę właśnie też z komediowych dowcip o małpach, coś tam się uczy już tego wszystkiego, więc spoko. Poproś o poradę towarzyską, bo tutaj musimy się zapytać, że jesteś, wyznać, że jesteś niezręczne towarzysko. Ale ona nie może tak. Ona już robiła kilkukrotnie, ale już więcej na razie tutaj widzę, że nie ma. Zapytaj, jak minął dzień. Jeszcze tam jakieś żarciki, bo te komediowe. Jak mówię, nie możemy się uczyć tego z książek, nie możemy się uczyć też umiejętności z lustra, ale ona na przykład może oglądać sobie telewizję czy korzystać z internetu, żeby tych umiejętności się uczyć. Drugi poziom charyzmy. Świetnie. Ona musi mieć chyba piąty poziom, z tego co pamiętam. Na początku miałam chyba siódmy, ale potem stwierdziłam, że to trochę przesada i zmieniłam na piąty. Popraw humor. Bardzo fajnie, że tutaj się zaczyna już. Zaprzyjaźniać z ludźmi, zaczyna się z nimi znać. Fajnie, ok. Skorzystamy i przeczytamy jeszcze książkę, jako że mamy tutaj też um, takie życzenie, żeby coś poczytać, ze względu na to, że jesteśmy w bibliotece. Fajnie skorzystać z takich okazji na łatwe punkty, więc zrobimy też właśnie te akcje. Więc mam tylko nadzieję, że obraz jest tutaj ostry, jeśli chodzi o mnie, bo jak nie, to będzie do wywalenia i będzie bez kamerki. Więc jak widzicie kamerkę, to znaczy, że jest wszystko ok, A jak nie widzicie kamerki, to znaczy, że ostrości nie złapało. Także ten. <gry> jak długo trwa w ogóle spotkanie tego klubu, to są dzieciaki. Idźcie już do domu. Powinni iść już do domu iść spać, my jeszcze chwilę zostaniemy, my nie mamy już obowiązków za dużo, więc posiedzimy dopóki ona nie jest zmęczona i po, y, piszemy jeszcze z nią książkę w sensie ja to zrobię i będziemy widzieć się na pewno później, o, ona skończyła czytać książkę jest zainspirowana, więc to jest idealny moment na to, żeby wrócić do pisania Dragon Age, popatrzcie, napisała książkę y, i napisała już 3 na 5 dobrych książek, więc jedną sobie zostawimy jeśli ona tak się dobrze Czuję, to może napiszmy jeszcze książkę dla dzieci, która pójdzie do opublikowania w internecie, a już ten może Dragon Age zrobimy jako wydawca? Jak się nazywa ten, ten, ten dzieciak? Pucio! Pucio to jest ten hit dla, dla dzieciaków, nie? Z tych książeczek. Jezu, jest piąta rano, zobaczcie, jak ona się czuje w ogóle tragicznie, już jest taka głodna, ale no, męczę ją i męczę. Już dużo nie zostało do napisania tej książki, więc chciałabym, żeby to mimo wszystko zrobiła. To w tym odcinku opublikujemy już pięć książek i będziemy mogli już sprzedawać książki wydawcy. Mega, mega mnie to cieszy. O nie, i na sam koniec jeszcze. Ile to czasu będzie trwało? 4 godziny? To nie, to idziemy do domu. Dokończymy później, opublikujemy to, co mamy. Ona musi zjeść, ona musi się też zdrzemnąć. No, tak jest plan. A Tutaj piękne słońce, tylko chłodno. Ok, sprzedajemy własnym sumptem. Nieudany balet, a Dragon Age zostaje na później. Co teraz może zrobić? To od razu sobie skorzystaj, weź sobie szybki jakiś prysznic. O, udało się opublikować. Weź sobie szybki prysznic i zjedz sobie coś. Nie możemy nic na szybko zjeść, albo mamy te proste życie, pewnie dlatego. No to nie wiem co. Gotuj. Co możemy ugotować? Nic nie możemy ugotować. Smażoną rybę tylko możemy przygotować, to nie jest dużo. Znowu będziemy musieli iść na zakupy i tym razem pokupować jakieś właśnie warzywa, owoce, mięso. To wybierzemy się jak ona trochę odpocznie. Do tej budki tam, bo tam jest mięsiwko. O, tu z daleka widać kościół, a tutaj widać nasz warzywniak ładnie się to wpasowuje nawet w okolice. Podoba mi się. Dobra, mamy dwunastą to możemy wstać. Idziemy na zakupy. O, jeszcze nie, najpierw zanim to zadzwonimy sobie do tej dziewczyny, bo ona chciała z nią porozmawiać. To może przez telefon sobie z nią trochę porozmawiamy. Porozmawiaj. Z nią. O, ze Stelą jesteśmy też przyjaciółkami. Świetnie. Czyli z nimi wszystkimi porozmawiaj. Jeśli jego będziemy mieć najlepszego jako najlepszy przyjaciel, no to już mamy kolejny punkt odhaczony, co mnie mega, mega, mega cieszy. Ale się nie zaliczyło. To co? Idziemy do centrum, idziemy na zakupy. Możesz się potargować. Możesz się potargować. O, pani Zadecka. Chyba nam się nie udało. No ale i tak kupimy coś. Musimy kupić, mamy wyjścia. Dobra, tyle nam wystarczy. I może zaprosić do spędzenia czasu. Trochę pogadamy jeszcze z Rory. Może uda nam się zrobić y, najlepszego przyjaciela z nim. Byłoby mega, mega ekstra. Chodzi o to, że kiedy będziemy mieć y, dwóch przyjaciół, z czego jednego najlepszego przyjaciela, będziemy mieć piąty poziom charyzmy i trzeci poziom komediowych, to wtedy możemy zmienić jej cechę z y, niezręczne towarzysko na towarzyską. O, to to jest. O, patrzcie, jak się witają! Ale uroczo, Super! Wiesz, jak się tutaj zmieniło od Twojego ostatniego pobytu? Nie mamy już brudnego mieszkania, już jest czysto. Obejmij. Jeszcze raz. Zapytaj o autora, jeszcze pogadamy sobie, bo to wiadomo. Nie wiem, czy oni będą razem, ale mogą być. W każdym razie mogą być, ze względu na to, że ona ma. O, przyznaj się. Że on ma tę cechę, której poszukujemy właśnie w przyszłym partnerze. Opowiedz historię, musisz się uczyć tych wszystkich umiejętności. Pochwal. I właśnie tylko przez ten tylko w ten sposób może te umiejętności zdobywać. Więc jak najwięcej musi z tymami rozmawiać, musi z nimi spędzać czas. Zapytaj, czy ma dzieci. Mam nadzieję, że nie. Wyjaw wielki sekret. Słuchajcie, ona mu teraz powie, jak tutaj się właściwie znalazła i co tutaj robi. Dlaczego przyszła do takiej zamkniętej społeczności? Tak naprawdę znikąd. I no i podzieli się z nim właśnie tą całą historią. Zapytaj o hobby. Lubi gotować, lubi sprawność fizyczną i lubi grać yy, w gry wideo. Bardzo fajnie. Bardzo fajne hobby. Poprosi o nawiązanie związku Barabara. No nie, nie chciałabym. Rozmawiaj o nieśmiałości. I jeszcze coś tam, po, o, pochwal strój, I jeszcze coś tam pożartuj, to wtedy w tych. Interakcjach najlepiej idzie wszystko do przodu. Dobra, jeszcze jakąś jedną interakcję i będziemy jeść. Myślę, że możemy go zaprosić na posiłek. Mam nadzieję, że tym razem żadne dolegliwości żołądkowe mu nie będą dokuczać. O, ja tu wrzucę jeszcze nasze zakupy, żeby tu wszystko było, żebyśmy mogli gotować w końcu jak ludzie. Patrzcie, je, zostańcie najlepszymi przyjaciółmi. Mm, ekstra. Robimy to. Chcę, żeby byli najlepszymi przyjaciółmi, bo to nam um, wykreśli jeden punkt z tych naszych um, wyzwań. Bardzo się cieszę. I na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, który myślę, że wyszedł dosyć długi. Jak widzę na nagraniu, wyszło mi 40 minut. Mam nadzieję, że uda mi się to skrócić do 20, jak zawsze. Ale no cóż, dobra, dalej, wy nie żryjcie, tylko mu się pytaj. No, i mamy to. Słuchajcie, kochani. No ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.